dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na kanale Posob Travel. Witam się z Wami Dama z Łasicą. Na wstępie zapraszamy do subskrypcji. Łapeczka w górę. Jedziemy na wakacje. Wyjeżdżamy na wakacje do najfajniejszego miejsca w Polsce według nas. Do naszego ulubionego hotelu, ale to jak dojedziemy, to Wam wszystko opowiemy, co i jak. Powiem Wam, że no nie jest tanio nad polskim morzem, bo ten tydzień, już dodałam sobie, jedziemy na piknik i te 5 dni będzie kosztowało nas tyle, co wyjazd tygodniowy zagraniczny. Także no, Polska jest naprawdę cholernie droga, ale no, my bardzo lubimy wyjeżdżać nad polskie morze i lubimy nasze polskie gofry i właśnie w tym miejscu są najlepsze. No i też co do tych cen, no to wiecie, za granicą raczej mamy pogodę gwarantowaną, a tutaj to niekoniecznie. I powiem Wam, że tutaj bukowałyśmy na ostatnią chwilę, ale to Wam zaraz wszystko opowiem, jak dojedziemy na miejsce i pokażemy Wam, gdzie jesteśmy. Oczywiście są z nami chłopaki, już śpią, a nam zostało jeszcze 3 godziny drogi, także jeszcze troszkę. Ale dzisiaj nie jemy śniadania w McDonaldzie, bo ostatnio nam nie smakowało. Jadłyśmy śniadanko w domu. Ale zjemy sobie za to pyszną rybkę i goferka! Na obiadek! Dojechałyśmy, jesteśmy w hotelu. No i jestem ciekawa, czy ktoś pozna. Jeżeli byliście z nami, śledzicie uważnie, to już po tej łazience pewnie wiecie, gdzie jesteśmy. Tym razem mamy... O! Zostawiliśmy włączony telewizor, żeby nam nie zablokowali filmu. Łóżeczko, ale tym razem mamy balkon, także tak, my idziemy się przebierać i idziemy plażować, a jak? Oczywiście farbki się buciuś też są, trochę gorąco, co? Gorąco Wam, ale już wodę dostali? Tak. O, maty mają, o, zmęczeni są, mało spaliście w podróży, co? No i oczywiście, co przyjechało z nami? Oczywiście psi bufet z nami w podróży, tak? Tak, zaraz gdzie obiadek? Psi bufet musi być. Zadowoleni są, tak? Gdzie zaraz obiadek? No i oczywiście plus dla hotelu. Teraz już Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Są kapciuszki i też są szlafroki. Powiem Wam, że jedyny minus właśnie tych apartamentów tutaj... Standardowych, nie? Znaczy to jest hotel w sumie, nie apartament. Hotel. Nie apartamentowy, jest tylko hotel. Jest to, że nie ma w standardzie klimatyzacji. Jest dosyć gorące. Aha, ale... Znalazłam w szafie. Mamy wiatra! Mamy wiatrak, więc zaraz tutaj sobie ustawimy na chwilę. Nieźle. No dobrze, jest balkon, jest to okno otwierane. Jak coś, to można sobie wyjść na balkonik. Dzieci zostały w pokoju, żeby pospać. A my wyszliśmy na miasto na rekonesans. Powiem Wam, że nic się nie zmieniło, poza... lodami, bo jest jagodowy. Nowy smak lodów i to włoskich, a w zeszłym roku w ogóle nie próbowałyśmy lodów tutaj w Grzybowie. U naszej pani to był numer 54. Niezmiennie polecamy. A ja mam świderka mieszanego. Ja woli świderki, ja wolę włoskie. A gofry tak. Się różnimy. Tak, a gofry chyba zdrożały. Masz to, nie się sama chciałaś, proszę bardzo. Ja, do widzenia. Ale później zjemy gofry, także pokażę Wam na pewno. Ale póki co lodzik, idziemy na plażę. Tak, drobny rekonesans po miasteczku, zaraz Wam pokażemy. Ja muszę zajadać, bo mi kapie. Zaraz pokażę Wam, co się zmieniło, bo w ogóle jak byliśmy w zeszłym roku, no to już było po sezonie, tak jak widzieliście, i większość stoisk była pozamykana. No i musimy zacząć, są kamienie i lampy solne, bo ja potrzebuję nowy kamień do mojej kolekcji. Także idziemy na miasto. Mały, ale jest ogromny. Ogromny? Mhm. 9 zł. Mały, ogromny. To dobrze, że nie wziąłeś dużego. Znaczy, trochę turystów jest dzisiaj. Tam właśnie z przodu jest sklepik właśnie z kamieniami. Chodź, może zobaczymy, czy to stoisko jest, czy nie, czy już. Idziemy od razu na plażę. Tam jest super rybka. I tam... nasza rybka otwarta. I zobaczymy, czy nasza ryba otwarta. Jesteśmy na plaży. Powiem Wam, że jest multum ludzi. Nie to, co we wrześniu. Nie to, co we wrześniu, to w ogóle nikogo nie było we wrześniu. I ja nie mogę. Chciałbym zobaczyć, jaka jest bardzo dużo ludzi. Jak wrażenia? Jak woda? Zimna kinia mówi. No jest trochę chłodna. Sporo turystów. Ale jest super. Idziemy tam prosto do naszego wejścia hotelowego. Także mamy taki kawałek, kilometr do przejścia i pójdziemy chyba na basenik dzisiaj. I tutaj jeszcze jest bar z naszego hotelu.
przeniesiony troszkę. Przeniesiony troszkę dalej. My się wspinamy po górze. Ale woda nawet czysta. Woda jest czysta i nawet ciepła. Trochę glonów. I co, idziemy do nas na basen? I wracamy na basen. Zaraz się odezwiemy z basenu. No i wyszłyśmy na spacerek z piesiolami, tak jak mówiłyśmy. No i Madziula co? Szła w swoich nowych klapeczkach. Birkenstockach moich nowych. No i tak sobie spacerujemy. Widać Madziula z Guciem w tle. I idziemy zaraz na rybkę naszą ulubioną do smażalni tutaj w Grzybowie. I idziemy na rybkę, ale powiem wam, że zrobiło się tak gorąco, że masakra. A bałyśmy się o pogodę, a jest 28 stopni, kochani. Jest cieplutko. Trochę za ciepło, rybka ale będzie. Jest okej. Okay. Idziemy na rybę. Premiera na kanale. Nie było jeszcze tego mierzonego. Zobaczcie, stylizacja Kini na wieczór dzisiaj na rybkę. Reserve to jest, tak? Tak, wszystko. Nie było tego w mierzonym, bo dopiero to jest taki nowy łup. Niestety musiałam założyć do tego adidasy, ponieważ... Palec jej obtarły te... Klapki z Off-White'a. I pokażę wam je w domu. Nie kupujcie ich, bo są fatalne, niewygodne, także lecą na Vinted. No. Nie no, super to wygląda wszystko. Ja jestem zachwycona z moich Birkenstocków. Idziemy na tą rybkę. Ja tylko powiem, że właśnie chyba Madzi też kupimy taki zestaw. I będziemy Maci. Ja się zastanawiam, czy nie kupić sobie jeszcze takiego białego. A nie było takiego koloru khaki? Albo takiego, jak masz pod spodem bluzkę? Nie, takiego brązu nie. Ale był jakiś inny. Trzeba zobaczyć. Dobra, dajemy na tą rybę, bo już głodne, co? No. Czekamy na rybki. Są nasze rybki, porcje dziecięce. Madziula tym razem też wzięła porcję dziecięcą. Ale i tak te dziecięce są bardzo duże, prawda? Mam 100 gram ryby, to jest spoko. Zajadamy. Będzie na pewno pyszna jak zwykle. No i przyszły goferki z naszego ulubionego oczywiście miejsca. Madzia tym razem zmieniła swoje zamówienie. Szok. Nie ma bitej śmietany. Właśnie zjadłyśmy już po goferku. I powiem wam, że kolejny raz Grzybowo nie zawiodło. Tak samo jak w zeszłym roku. W tym roku rybka przepyszna, to tak gofry przepyszne, najlepsze gofry ever w ogóle tutaj są. A ty pokazywałaś, jakiego ja wybrałam? Tak, mówiłam się, że zdziwiłam się, że takie sauté. Idziemy po chłopaków i idziemy na zachód. I jeszcze można zrobić szybki outfit check w windzie. Jedziemy aż na... Piętro pierwsze. No właśnie, piętro pierwsze. Idziemy do chłopaków. Czekamy na zachód słońca, niestety Guciuś się denerwuje, bo państwo grają w piłeczkę. No i proszę, Guci się zmęczył z czekaniem. Szpice, powiem, ale Fabciuś też dzisiaj daje popis. No i przy tym zachodzie słońca będziemy się już żegnać w tym vlogu. Także do zobaczenia w kolejnym fascynującym, to jest Grzybowa. Guci drapie i piach kopie. I Fabciuś. O, tak. I znowu się denerwuje. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach w naszym dzisiejszym menu. Jak wam się podobało to, co jadłyśmy. No, zobaczcie w górę oczywiście, zostawcie, nie?